Dzień dobry, witam wszystkich na Zdrowe Życie TV. Dziś zapraszam Was do mojej kuchni. Jestem na wyjściu z postu i pierwszym produktem takim pieczonym, który będzie właśnie na wyjściu z postu, to będzie chlebek pełnoziarnisty. Polecam Wam na pełnowartościowym żywieniu, po poście na zdrowym żywieniu ten chlebek. I od czasu do czasu, żebyście zapoznali ze swoją, swoją rodzinę z takim chlebkiem zdrowym, pełnowartościowym, który ma bardzo dużo minerałów i wspomoże i Wasze kości. I wasz organizm. Także zapraszam dzisiaj do mojej kuchni i życzę Wam wszystkim smacznego! Potrzebujemy sprzęt, czyli miskę, blaszkę, orzechy nerkowca, pestki dyni, się pestki słonecznika i płatki owsiane górskie. Potrzebujemy szklankę taką 250 gram. I wsypujemy do miski po jednej szklance wszystkiego. Tutaj mamy płatki owsiane, mamy pestki słonecznika, siemielniane, wszystkiego wsypujemy po jednej szklance. Pestki dyni. No, i orzechy nerkowca rozbijamy oczywiście, żeby nie były takie duże. One nadadzą takiego słodkiego smaku chlebkowi, dlatego nie dodajemy żadnego miodu, cukru, chociaż wiem, że w przepisach dodają. No i oczywiście nie, ob nie obędzie się bez wody. Je, dwie szklanki w tym momencie, ja tutaj dałam, mieszamy i musimy odstawić na dwie godziny. Dodajemy także łyżeczkę soli, nie zapomnijmy kłodawskiej lub himalajskiej i jeżeli ktoś chce, to może do, dodać właśnie białka, albo ubite, albo takiej w jakiej formie ja dodałam. Ubijamy dobrze na blaszce po dwóch godzinach i wstawiamy do piekarnika na 60 minut, pieczemy 60 minut i kiedy wyjmujemy mamy piękny, elegancki chlebek z pełnych ziareń, zdrowy. Wiele właściwości, składników mineralnych. Życzę Wam, kochani, smacznego.